Wezmę jakąś wodę. Jest sen Russo? O, szefie, wodę? Nie wolisz czegoś, co ma jakikolwiek smak? Do następnego. Pozdrów siostrę. A, pewnie. Jak tylko się zobaczymy. Ostatnio jest trochę zarobiona. Wezmę jakąś wodę. Jest sen Russo? O, szefie, wodę? Nie wolisz czegoś, co ma jakikolwiek smak? Woda jest dobra dla zwierząt. Nie po to ludzie wynaleźli cukier, żeby teraz... Często się tak zawieszasz? Zaraz. Brat? Hej, brat! Pomożesz mi, szefie? Ostatnio mamy z chłopakami trochę na pieńku. Nie chciałbym oberwać. Całkiem zrozumiałe. Jestem tuż za tobą. Dziękować, szefie. Chodźmy. Na żarty wam się zebrało? Łapy precz od mojego motoru! Myślisz, że to zabawa? Taki rzech to kuresko mała cena za zdradę! Wy ciągle o tym? Szena podjęła decyzję! Powinniście się cieszyć jej sukcesem! Ta dziwka sprzedała się korporacji. Niech wie, co o tym myślimy. A ty tu czego? To nie twoja sprawa. Następne korpo ścierwo? Wyluzuj, nic do was nie ma. Na razie. O co poszło? Twój nowy kumpel namówił swoją siostrę, żeby zatrudniła się w Zetatechu. I ta suka to zrobiła! Trzymaliśmy z nią od dzieciaka. Razem podkradaliśmy munci z ulicznych automatów. A teraz Szena przeszła na ich stronę. Sprzedajna dziwka. Czy wy siebie słyszycie? Myślicie, że okradając tych biednych ludzi robicie coś dobrego? Szena wreszcie dorosła. Wy też powinniście. Mścicie się na korposach, okradając straganiarza? Gratuluję sprytu. Odpierdolcie się od niego. Bo co nam zrobisz? Dam w ryj, złamię kilka kości. Może zastrzelę? Jest wiele opcji. Tak ci zależy, żeby bronić zdrajców? To zdychaj razem z nimi! Ty, stary. Przecież to ten gość, o którym wszyscy mówią. Ten, którego zajebali, ale ożył. Wiesz, ilu skurwysynów już odłógł? I to w pojedynkę? Kurwa, nie goni nas? We łbach im się poprzewracało. Dzięki, szefie. To musiało się tak skończyć. Tak między nami. Naprawdę cieszysz się, że twoja siostra chodzi na pasku Zetatechu? Wiem, co sobie myślisz. Korporacje nas wyzyskują. Te o fabryki niewolników. Niektórzy tak gadają, nie? Na wydziwianie można sobie pozwolić, gdy ma się forsy. A ja i Szena nigdy jej nie mieliśmy. Nie przeszkadza ci, że prawdopodobnie jedzie na neurostymulantach? Nie ma nic za darmo. I dobrze, bo człowiekowi odbija, gdy nie musi niczego robić. Rozumiem. Chyba. A tak poza tym to jesteś cały? A pewnie! Oni są mocni tylko w gębie. No, znaleźliby sobie jakąś uczciwą robotę, pasożyty cholerne. Szena wreszcie będzie mogła skupić się na pracy. Nikt jeszcze w rodzinie nie zaszedł tak wysoko. Wpadnij do mnie w wolnej chwili. Odpalę ci jakąś zniżkę. Należy ci się. Dzięki, szefie. Co tak pachnie? Trochę jakby owocowo, a trochę jak płyn do naczyń. Specjalność zakładu. Napój morelowy. Dopiero się robi. Jak już wyjdzie piwo, to całkiem nieźle się sprzedaje. Potrzebuję energetyka. Masz kromantikor? A mam, szefie. Co mam nie mieć? Sam bym tego kijem nie tknął, ale klient nasz pan. Nie liczy się, skąd przychodzisz. Liczy się, w jaki sposób idziesz. Night City. Miasto snów.